mine. This one is mine. W naszej serii Zabaw z bronią dzisiaj słuchawki. Słuchawki, ochraniacze słuchu renomowanej firmy MSA. To jest wersja Supreme Pro Sordin, inaczej to się tak nazywa, ale o co chodzi z tymi słuchawkami? Bo to jest akurat Rolls-Royce wśród słuchawek i to są naprawdę bardzo drogie słuchawki. Ja zaraz je pokażę dokładnie. Natomiast dzisiaj odpowiem Wam na pytanie, czy warto kupić takie słuchawki. Dostajemy oto takie słuchawki od producenta. Cena jest na stronie, ja przejdę do wersji. To jest wersja Supreme Pro. One mają już włożone tutaj żelowe ochraniacze. Oryginalne są z gąbki, to są akcesoryjne. Natomiast to są słuchawki aktywne. Co to znaczy słuchawki aktywne? Słuchawki aktywne to są słuchawki, które mają elektronikę, mają w tym miejscu mikrofony i w momencie strzału głośniki nie podają dźwięku. Ale jeśli jest jakiś dźwięk o niższym natężeniu, to słyszymy rozmowę. Tu mamy prosty panel, gdzie się uruchamia to urządzenie. Za pomocą tych przycisków reguluje się głośność. To jest fajna wersja, bo jest parę wersji tego urządzenia. Są słuchawki z wersjami pałąków na hełmy, prawda, do zaczepiania bojowe. Są słuchawki z pałąkiem tutaj z tyłu na szyję. Są słuchawki w innym wykończeniu. Jest wersja X, która jest wodoodporna. Ja to wszystko pokażę na tej stronie, na której można te słuchawki dostać. Tutaj jeszcze ciekawostką jest wersja taka, że możemy podłączyć sobie telefon albo radio i mamy dźwięk po prostu w uszach z głośników bezpośrednio do kontaktu. Jest wersja z Bluetoothem. Znaczy ja nie widzę potrzeby stosowania takich słuchawek, ale może ktoś jest instruktorem, czy potrzebuje mieć jakiś stały kontakt gdzieś tam na strzelnicy, będzie takich słuchawek używał. Jaka jest przewaga, bo te słuchawki są bardzo drogie, można, tak jak powiedziałem, że za poniżej czterokrotność tej ceny można kupić cztery komplety zwykłych słuchawek, może w ten sposób. Te słuchawki są bardzo drogie, natomiast chodzi o wykonanie. Jak widzimy, to jest prawdziwa skóra. Można sobie jakieś tutaj headbandy, czyli takie osłony różne w kamuflaż do tego kupić. Tutaj mamy stalowe pałąki. No wszystko jest bardzo solidnie wykonane. Te słuchawki świetnie leżą na głowie, świetnie się regulują. Naprawdę są wygodne, świetnie odcinają dźwięk. Ja w tym momencie nic nie słyszę, musiałbym je uruchomić po prostu przez naciśnięcie przycisku. O, teraz nie ma problemu, jest lekki pogłos, wiadomo, z takich mikrofonów. Super odcinają, super działają. Po paru godzinach, po czterech nieaktywności potrafią się wyłączyć. Także do tego mamy dwie bateryki, a które starczają na dłuższy czas pracy. Ja ten czas pokażę, w specyfikacji technicznej nie jestem w stanie wszystkiego zapamiętać. Jest wersja X wodoodporna. To są po prostu słuchawki, które są płaskie, małe. I oczywiście możecie powiedzieć, że można kupić za 100, 200 czy jakąś tam zbliżoną cenę tańsze słuchawki. To będzie prawda. I oczywiście te słuchawki będą też się spełniały świetnie. Nie muszą być nawet aktywne, mogą być pasywne, zwykłe, z gąbkami. Wystarczy je zdjąć. Natomiast takie słuchawki gwarantują wygodę i komfort użytkowania, przyjemność, mają fajny design, są świetnie wykonane i starczą naprawdę na dużo dłuższy okres czasu niż inne. Szybko się nie połamią i można dostać części zamienne. Tak jak powiedziałem, można dostać pałąki do hełmów i wykorzystywać to, co mamy w tym momencie. Kupować sobie części zamienne. Przejdźmy na stronę producenta, zobaczmy, jakie są modele, co jest w ofercie. I obejrzyjmy to po prostu ze strony technicznej. Jedna ważna rzecz, można dostać taki komplet higieniczny zamienny. To jest takie pudełko, gdzie jeśli zużyją nam się gąbki, możemy sobie kupić zapasowe gąbki, które wymieniamy, wkładamy do środka. I to są oryginalne gąbkowe wkłady. Nie każdy lubi gąbkowe wkłady. Ja Wam pokażę zaraz, jaka jest różnica między wkładami żelowymi a gąbkowymi. No jest diametralnie inna, jeśli chodzi o noszenie. Lepiej się te żelowe układają do ucha. Lepiej przylegają, nie ma żadnych dziur i są bardziej komfortowe. Zaraz pokażę je bezpośrednio. Taka jest różnica. To jest wersja gąbkowa, to jest wersja żelowa. Jak widzimy, jak naciśniemy, to gąbka szybko reaguje. Żel jest bardziej taki... lepiej się układa zdecydowanie. Bardziej komfortowa jest ta poduszka. Czuć różnicę, jak się założy na głowę. Oczywiście, co kto lubi, nie jest koniecznością posiadanie tylko żelowych. Oczywiście żelowe, tak jak powiedziałem, lepiej się układają, ale są dodatkiem, czyli trzeba je dokupić, zainwestować dodatkowe pieniądze. Zaraz to wszystko będzie na stronie, tak jak obiecałem. Zobaczymy, ile kosztują te akcesoria i jak to wygląda w rzeczywistości. No i tutaj mamy stronę ze słuchawkami. Weźmy sobie tą wersję Supreme Pro. Macie ceny, oczywiście ta firma jest jakimś przedstawicielem, ale możecie szukać w innych firmach. To nie jest reklama żadna w tej chwili. Znalezione przez Google, przez przeglądarkę. Co mówi producent w tym momencie, poza ceną? Ok.
Proszę bardzo, nauszniki dostosowane są zarówno dla strzelców prawo, jak i leworęcznych, wygodny składany pałek na głowny i tak dalej, prawda, wejście i tyle. Tak to wygląda. To jest wersja Pro. Jest wersja X jeszcze, gdzie są wodoodporne mikrofony i to jest wersja wodoodporna jako taka, czyli po prostu możemy w deszczu pracować z takimi ochronnikami po prostu na głowie w tej chwili. Ale jak widzicie, są jeszcze wersje na przykład w camo. Tu jest wyraźna różnica w designie, w samej grafice, w samych pokrowcach. No i w tej wodoodporności to daje wersja X. Oczywiście ochraniacze żelowe, to co powiedziałem, proszę bardzo, są dodatkowe. Tutaj jest taki zestaw dodatkowy, to jest cena 155 zł, ale gąbkowy kosztuje 80. Także tu podane są ceny. Podejrzewam, że można dostać jeszcze inne części zamienne. Tutaj nie są podane pałąki. Podejrzewam, że jeszcze są pałąki dostępne. Pewnie w innym miejscu będzie można je znaleźć. Jak widać, wariacji jest dużo, ceny są różnej rozpiętości, no to nie są niskie ceny. Nie ma podanego czasu pracy, to trzeba było sprawdzić w dokumentacji. Wiem, że te dwie bateryjki trzeba starczają na dość długo, to się automatycznie wszystko unieruchamia i nie trzeba myśleć tak jak w niektórych tańszych modelach, gdzie niestety nie mamy tego wyłącznika i jeśli nie pamiętamy po prostu o tym, żeby wyłączyć, nacisnąć po prostu przycisk off, no to mamy na następnym wyjściu po bateriach. Pamiętam, że to było dość mocno deprymujące. Baterie, przedział baterii jest wodoodporny, tu widzimy, tu są wodoodporne mikrofony, w tamtym, tak jak powiedziałem, nie są. O, tutaj macie wersję jeszcze z pałąkiem, podejrzewam, że taka wersja tego typu może się pod jakimś hełmem mieścić, bo jest niski pałąk, więc można ją stosować pod hełmem specjalnie, żeby ma z tyłu pałąk, żeby nie spadała. To jest oczywiście kwestia. Wiem, że są do tego jeszcze specjalne pałąki do podłączania do hełmów bojowych, taktycznych i tak dalej, do różnych listew. Także tak to wygląda z mojej strony. Zapraszam do subskrypcji kanału i oczekujcie następnych odcinków.